W minioną niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Świetlicy na osiedlu Witosa. Mieszkańcy osiedla Wincentego Witosa tłumnie wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej świetlicy i filii Biblioteki Miejskiej. Świadczy to o tym, że inwestycja była bardzo oczekiwana przez społeczność Górek. Symbolicznie wstęgę przecięli prezydent Tczewa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz radny z osiedla Witosa Kazimierz Mokwa. Ten ostatni nie krył radości z ukończenia budowy, gdyż przez wiele lat zabiegał o stworzenie osiedlowej świetlicy, której budowa rozpoczęła się w marcu tego roku. Pracę wykonywała firma Gladpol. Chciałbym podziękować w szczególności panu prezydentowi Mirosławowi Pobockiemu oraz mieszkańcom, którzy zabiegali o tę świetlicę. Historia jest około 15 lat, ale jak przysłowie mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Naprawdę jestem zadowolony z wykonania. Robiła to firma Gladpol. Jestem z wykonania bardzo. Dużo rzeczy zrobili nam poza kosztorysem. Cóż więcej można powiedzieć? Tylko się cieszyć. Po przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie budynku przez księdza proboszcza Jana Buka z parafii świętego Franciszka z Asyżu. Z myślą o dzieciach w świetlicy prowadzone będą różne zajęcia przez Fabrykę Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Centrum Kultury i Sztuki czy Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Sami mieszkańcy też będą mogli realizować swoje pomysły. Już 16 października będziemy mieli przyjemność gościć na pierwszych warsztatach z Fabryką Sztuk. Będą to zajęcia kociewskie. Kolejnym dniem to będzie spotkanie literackie dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. Także odbędzie się szkolenie z ratownictwa, czyli udzielanie tzw. pierwszej pomocy, a także będzie coś takiego jak meksykańskie święto zmarłych z Fabryką Sztuk. Myślę, że tych zajęć będzie bardzo dużo. Wszystko okaże się teraz w najbliższym miesiącu po otwarciu, a także też od samego stycznia, kiedy już będzie nowy rok, czyli zapewne nowe środki w budżecie, nowi sponsorzy. Także od nowego roku na pewno będzie działo się o wiele więcej. Pomimo niedzieli dyrektor Krzysztof Korda nie pozwolił czytelnikom czekać do poniedziałku, tylko w dniu otwarcia mogli oni zapisywać się do biblioteki i wypożyczać książki. Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował wszystkim, którzy włączyli się w powstanie świetlicy osiedlowej i biblioteki, a wśród nich projektantom, wykonawcom, mieszkańcom i przede wszystkim najbardziej upartemu radnemu Kazimierzowi Mokwie. Po wielu latach starań Kazika Mokwy wreszcie oddajemy mieszkańcom do użytku świetlicę i bibliotekę. Oddajemy, ponieważ jest to osiedle, które w tej chwili jest najbardziej dynamicznie rozbudowującym się osiedlem. Powstają coraz to nowe tutaj mieszkania i ono zasługuje na to, żeby mieć właśnie swoją nową, wspaniałą filię biblioteki i miejsce, gdzie się będą mogli spotykać. Budynek jest inwestycją miejską. Koszt budowy to 2 miliony 100 tysięcy złotych, zaś wyposażenia obiektu 125 tysięcy. Powierzchnia działki, na którym stanął budynek, to 1717 m kwadratowych, a powierzchnia użytkowa to 420 m kwadratowych. Budynek zaprojektowany został w technologii tradycyjnej, lecz w nowoczesnym stylu. Teren wokół niego obsiano trawą i obsadzono krzewami i drzewami. Zostały ustawione ławki i lampy. Biblioteka posiada przestronną salę dla czytelników oraz dwie łazienki, jest też zaplecze biurowe i socjalne. Z kolei świetlica ma rozbudowane zaplecze sanitarne, szatnie i dużą salę bankietową o powierzchni 122 m kwadratowych z kuchnią. Na piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe. Efektem budżetu obywatelskiego jest ogrodzenie działki, na której znajduje się budynek oraz wyposażenie świetlicy. Na wszystkich, którzy przyszli na otwarcie nowego obiektu, czekał suty poczęstunek. Wyrazili też radość z oddania do użytku obiektu. Myślę, że jest to radość, tym bardziej, że mieszkam tutaj od roku, ponieważ wybudowałem się w tej części zupełnie nowej i uważam, że to będzie bardzo przydatne dla tutejszego społeczeństwa i mieszkańców. Jest bardzo duża radość, bo przynajmniej mieszkańcy naszego osiedla mamy możliwość po prostu Integrowania się. Integrowania się, dokładnie.